Także witajcie, to znowu Ryfek. Witam w kolejnym Isaacu. Gramy znowu Andromedą. Tym razem, kurde, ja nie wiem, tu wbiłem i już były postacie Tainted i mi się porąbało kompletnie i zagrałem po raz pierwszy zagrałem Tainted wersją Andromedy zamiast podstawową, więc dzisiaj zagramy sobie tą podstawową, bo ta druga też mi się bardzo spodobała. Podobno ta postać polega na tym właśnie itemie naszym, kieszonkowym, który nam zmienia itemy stąd. O, a jak my strzelamy? Czemu mam pod sobą takie coś? Nie mam zielonego pojęcia. I mogę to puścić, okej. Mogę sobie strzelać i puścić. Zaczynamy z dwoma trinketami. Jeden to się obracają wokół nas familiary, a drugi mamy większą szansę na planetaria. Gravity Shift, nie mam pojęcia dokładnie co robi. Podobno zmienia nam itemy w Treasure Roomie na znaki Zodiaku. Tak mi pisaliście, więc szkoda, bo to jest dobry item, ale sprawdzę, czy to tak działa. Okej, Skorpio jest na początek gry szczerze lepszy jest. I tu już nie mamy tego itemu, okej, ma sens, no dobra. Lecimy sobie w takim wypadku dalej. Jo, znowu zapomniałem usunąć kapitana bomby. Przepraszam wszystkich widzów, którym się ta grafika bardzo nie podoba. Jakoś niedługo zacznę tak rzeczywiście myśleć nad modami. Tak już typowo na stałe właśnie niektórymi. Tak jak mówiłem, niektóre z postaci dobrze też, niektórzy z was pisali, że na przykład Mei jest bardzo fajną postacią, którą sądzę, że na pewno dam sobie na stałe do rotacji postaci. Ta Andromeda się wydaje ciekawa, Mastema, jak macie jeszcze parę takich postaci, którymi graliśmy, które według was wydają się być postaciami właśnie na stałe. Uuu, złota bomba, ale dałem w ogóle ciała, bo zapomniałem, że mam kamień z X-em tu do rozwalenia. Jak macie parę takich postaci, które wam się wydają, że mogłyby być właśnie na stałe, to też piszcie z chęcią parę takich postaci. Albo przetestuję, albo na nowo zainstaluję postaci, które już tam kiedyś mieliśmy. Silas chyba do dzisiaj nie wyszedł, czy tam nie wyszła, bo to Silas podobno była dziewczyna. Silas do dzisiaj nie wyszła na Repentance i trochę przykro, bo to była rzeczywiście jedna z takich pierwszych postaci, którą grałem na modach i jedna z ciekawszych. Small Rock na samym starcie, dobrze. Pięknie, pięknie, Mishora na samym początku zobaczyć, to jest dobra sprawa. I rzeczywiście, my strzelamy tymi pociskami trochę jak Tiny Planet, ale tak nie za bardzo, bo jak nie puszczę pocisku, to bardzo blisko mnie są te pociski i mały problem z tym mam. Soul Harding wyleciał, co tu jest grane? I Lucky Penny, ale piękny początek tutaj jest. Dobra, jak mamy złote bomby, rozwalam oczywiście tutaj wszystko. Tu mógłby być Super Secret Room, chociaż wątpię. Tak jak sądziłem. Do Crest Roomu nie idziemy. Tu nie ma Secret Roomu, czyli Secret Room będzie najpewniej na prawo od Treasure Roomu. Postawmy sobie tutaj wszystkie te złote bomby przy tych wazach. Możemy dostać nie dość, że dodatkowe coiny, to nawet ćwiartkę, a że jest po 9, no to już ćwiartka może zostać wzięta. No, nieważne. Weźmy sobie tą, weźmy sobie Pandora's Box, dwa Selharty to ja nie chcę, ale jeden item z bossa, B1 plus C1, czyli na case'a w dwójce najbardziej by się tego opłacało używać, bo byśmy mieli jeden item z walki z bossem i mielibyśmy na dodatek dwa soul hearty. No, Pandora's Box, bardzo fajny item. Kupię sobie od razu, szczerze mówiąc, kluczyk na przecenie i lecimy dalej. W sklepie nie użyłam tego Gravity Shift, bo ktoś mi napisał w komentarzu, że Gravity Shift użyty w sklepie też ma specjalne takie użycie swoje. Zamieniam wszystko, co jest w sklepie, na item do kupienia za 30 coinów chyba, więc może że niepotrzebnie kupowałem tą to Pandora's Box i mogłem sobie zaczekać na rzeczywiście kupno. Ej, tu nie ma Secret Roomu? Co? Jakim cudem? No nie ma tu Secret Roomu, bez jajec. No dobra, rozwalamy dalej te wazy i lecimy na walkę z bossem w takim wypadku. Jeszcze raz sprawdzę, bo nie wierzę. To gdzie tu może być Secret Room? Na prawo tam? Nie mam zielonego pojęcia, naprawdę, bardzo dziwne ułożenie piętra, powiem wam szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o ułożenie Secret Roomów w takim wypadku. No ale nic, może nam się tak uda to znaleźć. W takim wypadku zakładam, że tu jest Super Secret Room. Ta postać ma Secret Roomy w ogóle? Co jest grane? Ej, no, zaraz, bo ja mam złote bomby. Ja muszę znaleźć któryś z tych Secret Roomów. Byłbym bardzo zdziwiony, jeżeli rzeczywiście nie byłoby ani jednego Secret Roomu nigdzie. Ale może taka postać rzeczywiście. Dobra, Super Secret Room jest. Te zasięgi eksplozji są najwyraźniej
bardzo, bardzo małe. No i tak, tu Secret Roomu być nie może. Tu Secret Roomy sprawdzałem. Obok Curse Roomu? Tu też sprawdzałem eksplozję, ale w razie czego jeszcze raz. I nad Curse Roomem? A rzeczywiście, tu nie sprawdzałem. Tu może być Secret Room, ale no, bym naprawdę w życiu nie powiedział, że w tym miejscu to będzie. I już żałuję, że kupiłem Pandora's Box, bo mielibyśmy te 30 coinów rzeczywiście, żeby kupić sobie ten item. Dobra, tu zbieram 30 coinów. Zobaczymy, czy uda się tam coś ogarnąć w tym kolejnym sklepie. I lecimy sobie już raczej na walkę z bossem na tym piętrze. Kapłanka, nic ciekawego. I runka AWAS. Szansa na Crawl Space? Ale Crawl Space nie ma, więc lecimy na walkę z bossem. Na walce z bossem i w specjalnych pokojach podobno mi się opłaca używać tego Gravity Shifta. Czyli w Devil Roomie i w Angel Roomie na przykład. Tam byliście niezgodni w komentarzach. Podobno tam też coś robi, ale nie wiecie co dokładnie, więc no zobaczymy, przekonam się sam. Nienawidzę tego bossa, naprawdę silny boss na tym piętrze, to muszę przyznać. Bardzo trudny na postać, która ma mała, na postać, która ma mały zasięg, a my rzeczywiście tego zasięgu zbyt dużego nie mamy. No dobra, damy sobie raczej radę. Jestem ciekaw, czy mogę tak w nieskończoność sobie pojawiać te pociski, one nigdy nie opadną. Chyba więcej pocisków po prostu przywołać nie mogę. Teraz mam jakiś limit. Albo one same już zaczynają odlatywać ode mnie. Tak, one same zaczynają odlatywać. Okej, czyli ja nie muszę wcale puszczać tych pocisków, żeby one odleciały. HP up, więc jak go stracę, nic się nie stanie. Używamy Gravity Shifta i co tu się stanie? Kompletne zero. Okej, kompletne ziobro się stało. Lecimy na kolejne piętro w takim wypadku. Zobaczymy jak to będzie. Ktoś napisał, że dawno nie chodziłem na bestie i na The Witness. Rzeczywiście, ostatnio rzadziej chodzę, bo nie trzeba. Bo nie trzeba nic odblokować. Ale dzisiaj jeszcze sobie z tym nam spokój, no bo gramy postacią z modów. Sobie chciałbym ją sprawdzić rzeczywiście jak najbardziej się tylko da na takich podstawowych właśnie pokojach. Więc pójdziemy sobie znowu tym podstawową ścieżką Devil Roomy i tak dalej, i tak dalej. Karta Strength, bardzo spoko. Karta Strength mi się przyda na przykład na jakąś trudną walkę z bossem. Kolejne dwie bombki. Dev, nic ciekawego. Dobra, czy tu jest Secret Room obok Boss Challenge Roomu? To byłby najlepszy Secret Room tutaj na tym piętrze. Moglibyśmy dodatkowy item z walki z bossem dostać, ale tu nie może być niestety już Secret Roomu, zobaczyłem. Szkoda, szkoda. Secret Roomik mógłby być tak to albo tu po prawej, albo nad nami obok tego pokoju z Elką. Trochę tych bomb mam, poszukałbym tego Secret Roomu, bo tak jak na poprzednim piętrze trafiły nam się coiny, tutaj też mogłyby się trafić coiny. Horspil, okej, okay, ryzyk fizyk. Balls of Steel, bardzo dobrze. No i super, trochę tego zdrowia nam dało. Ciekawe ile daje zdrowia Balls of Steel na Horspilu, bo szczerze mówiąc nie zwróciłem uwagi na to ile mieliśmy dokładnie tego zdrowia. I ten fatalny, więc ja go zmieniam. I chyba pode mną się podświetla rzeczywiście taka pajęczynka, jak mogę użyć Gravity Shifta. O Jezu, Taurus. Ale to jest fatalny item. To jest Taurus, prawda? Tak, to jest Taurus. Nie, no nie wezmę go, ja będę miał speeda 0.5. Ha, tfu, na ten item. Ja wiem, że podobno mamy jakąś tą podobno mamy jakąś przemianę, jak weźmiemy trzy znaki zodiaku, ale o to się nie martwię. I tak zgarniemy sądzę tę przemianę, więc no, olewam ten item, przechodzimy się po całym piętrze, może będzie planetarium, mamy zwiększoną szansę na to planetarium. No i do sklepu jeszcze chciałbym pójść, jednego coina mi brakuje, żeby zamienić te wszystkie itemy w sklepie na to coś za 30 coinów, tak jak pisaliście w komentarzach. Jestem ciekaw, czy rzeczywiście coś tam się trafi. O Jezu, zapomniałem o tym. Mama wysłała wczoraj na WhatsAppie moja. Bomby to klucze. Ale co? No i go, to nie mogę wejść do sklepu. Co za syf. No dobra, dobra, trudno się mówi. Idziemy na walkę z bossem. Ale gówno. Mama wysłała mi wczoraj zdjęcie na WhatsAppie. Moja mama jest nauczycielką w podstawówce i jej klasa 8B chyba. Mam nadzieję, że dobrze zapamiętałem. Wiem, że 8 klasa podstawówki robiła jakieś top 5 skierniewiczan. Taka praca, wiecie, na jakiś na bibule, na jakby korytarzu.
I ja tam byłem. Na początku sobie myślicie, ale wyróżnienie super. Tam nie widziałem, kto był, bo takie słabe jakości zdjęcie było. Aczkolwiek poznałem od razu dwie twarze. Pójdziemy sobie do Devil Roomu. Co tu w Devil Roomie może najpierw? I użyję tu Gravity Shifta? No tak, użyję. Użyję Gravity Shifta, zobaczymy, co tu się stanie. Kolejne coiny, no ale nie mam klucza, ale bida, no mega szkoda z tym sklepem. Użyj mi Gravity Shifta? Mam nadzieję, że to na stałe ze mną zostanie, bo jak nie, to trochę gówno. No dobra, całe piętro, bida, no, do sklepu nie ma jak wejść. Idziemy. Rozpoznałem dwie twarze, było 5 osób, byłem tam ja. Były jakieś dwie dziewczyny, ale było tak zdjęcie po prostu rozpikselowane, że nawet nie przeczytałem, kto to jest. Swojego opisu nawet też nie przeczytałem. Znika, ale syf! Ale kto tam był? Był Seba Szwed. Jak ktoś ogląda może Wuwunia, to może kojarzyć, kim jest Seba Szwed. To jest taki nasz miejski cyrkowiec, można by powiedzieć. Jest Andrzejek! Andrzejek to jest osoba znana każdej osobie w Skierniewicach. To jest taki starszy pan, który zaczepia panie, który chodzi od kościoła do kościoła, od restauracji do restauracji i śpiewa kolędy. Kolędy, jakieś pieśni religijne. Ogólnie taki, no. Wyróżnienie, niesamowite. Być obok takich gwiazd jak Andrzejek i Sebastian Szwed, no to... Dziękuję, klasę 8B. Moja mama już kombinuje, żebym tam kiedyś wpadł do was. Jak zrobię już Hyundai'a Turbo, kiedyś po mamę podjadę i ją ze szkoły odbiorę, odwiozę do domu i przygazuję pod podstawówką. Masakra, po prostu. O Jezu. Super. Bardzo się cieszę mimo wszystko. Moja narzeczona, jak zobaczyła to zdjęcie tam, i jak zobaczyła moje zdjęcie obok Andrzejka starszego, tak jak mówiłem, pana, który według niektórych osób jest uznawany za żula, no to rykła śmiechem. O mój Boże. Ale fajnie powiem wam być z takiego małego miasteczka, gdzie no nie ma osób raczej popularnych. Jestem ciekawy, co te dwie dziewczyny robiły. Muszę się mamy spytać, bo nawet nie miałem za bardzo jak sprawdzić. Ale no fajnie być z takiego małego miasteczka, gdzie jestem najprawdopodobniej najpopularniejszym youtuberem. Kto wie, czy nie licząc takich tam, jakichś tam, nie wiem, osób z polityką związaną, jak prezydent miasta, to czy nie czasem najpopularniejszą osobą. Dobra, idziemy sobie do planetarium. Co tu w planetarium mamy? Po prostu mamy... Saturnusa, mamy itemy z planetarium zwykłe. Nie było tutaj podobno tej pajęczynki, więc wydaje mi się, że Gravity Shifta i tak nie mogłem użyć. Właśnie, powinienem tego użyć w zwykłym pokoju, bo kompletnie zapomniałem, że to też mogę użyć w zwykłym pokoju. W zwykłym pokoju, jakaś nowa książka, co to jest? Book of Cosmos. Pojawia losowy znak zodiaku albo item z planetarium, Wispa itemu z planetarium, dając nam ten efekt. I działa to do końca obecnego pokoju. Super! Wziąłbym to ze sobą chyba, nie? Pasuje bardzo do tej postaci. No ale tak. Wezmę sobie może na starcie Book of Shadows. Book of Virtues oczywiście z nami zostanie. Poradnik do skakania. Użyjmy sobie puszki Pandory w takim wypadku. Ale gówno. Wow. Nie no, ale syf. No i dobra, weźmy sobie rzeczywiście to Book of Cosmos. I będzie działało podwójnie, bo jeszcze mamy Book of Virtues, bardzo fajnie. Mag, nic ciekawego, weźmy sobie kartę Strength i lecimy dalej. Tu, kurde, nie pomyślałem, że ja nie mam już żadnych... jak działa Gravity Shift? Okej, okay. Zatrzymuję wszystkie pociski w miejscu i tyle. Libre dostaliśmy. Bardzo źle. Byśmy ją stracili przy wyjściu do nowego pokoju, super. O tyle dobrze. Spoko, trafiło się planetarium, to już jest drugi item. A nie, to nie jest Zodiak. Idę do sklepu, nie idę do Treasure Roomu, idę do sklepu. I co? Kurde, dobry item, użyjmy Gravity Shifta. Rzeczywiście nam to wszystko zmienia na jeden item. Czy jakiś dobry?
No wezmę sobie, no. No duży chubby jest, jest taki duży, fajny, grubiutki. Trochę mi mnie przypomina. Dobra, idziemy na walkę z bossem. Szkoda trochę, bo nie mam klucza. I nie jestem w stanie wejść do treasure roomu. A mówię, jakbym miał kolejny znak zodiaku, jakbym rzeczywiście miał przemianę w planet, tam przemianę z planetarium, jeżeli taka istnieje, tak jak pisaliście, no to byłoby spoko. Wydam te pieniądze, może tu się kluczyk trafi? Halo? Może tu się kluczyk trafi? Ole gówno! Nic kompletnie nie wydało. Crowheart, jak mógłby działać właśnie złoty? Nie mam zielonego pojęcia. To jest trinket, który sprawia, że pierwsze obrażenia, jakie otrzymujemy, nie idą na soul heart, jeżeli mamy tylko na czerwone serduszka. Wejdę do Kersumu, może w Kersumie będzie kluczek i jest taka szansa. Albo nic. Okej, soul hearty, więc się i tak zwróciło, spoko. I szczerze, spoko, ten item też z planetarium, jaki nam się trafił, bo teraz mamy podwójny okrąg, mamy pociski krążące wokół nas i jeszcze pociski krążące wokół nas, ale dalej na większej orbicie. Dobra, lecimy na walkę z bossem. Bosik taki standardowy raczej, o, mogę się do niego podbić i od razu go rozwalić. HP up razem z Tears upem, bardzo dobry item. Co tutaj? O, no nie, no Evil Twinsy to oczywiście, że biorę. I Bloody Gasta szczerze chyba też. Ale zaraz, bo jeżeli dobrze kojarzę, Book of Belial z Book of Verges daje mi itemy z Devil Roomu? Czy coś w tym stylu? A nie! Znaczy tak, to działa, ale nie na tej postaci. Ale wiecie co? I tak chyba wezmę sobie ten item. Jest dobry. Kartę Strength bym użył. I teraz wyjdę na dwóch soul heartach, prawie, prawda? Tak jest, dzięki Bogu, dobra. Na dwóch soul heartach sobie wyszliśmy, więc nadal mam bardzo dobre itemy. Mam trochę mało zdrowia i z tym jest przypał. Ale dobra, powinniśmy sobie dać radę. Lecimy na kolejne piętro. Zobaczę jak wyjdzie, a ja was na chwilę przeproszę, się wysmarkam. No i jestem, Sarkiza. Krótkie cięcie. Ale piękne itemy mamy. Tylko teraz jest trochę przypał, bo zasięgu nie mam. Znaczy, nie mam zasięgu. Zasięg mam, tylko nie za duży. I z tym jest rzeczywiście problem. Ostatnio się też w ogóle też pytałem, czy Evil Twinsy są lepsze albo gorsze od Incubusa. I parę osób mi napisało, że nie ma kompletnie żadnej różnicy między oba tymi itemami. I to, co sobie wybierzemy, zależy kompletnie od naszych preferencji. DPS-owo to są identyczne itemy. I szczerze, ja z tych dwóch zdecydowanie bardziej wolę Evil Twinsy, bo wystrzeliłem dwa razy większą ilość pocisków, czyli te wszystkie efekty takie losowe mogą wejść częściej. Fajnie wyglądają. I co dla mnie też ważne, są wokół mojej postaci zawsze. W sensie wokół mojej postaci, praktycznie w mojej postaci. I nigdy nie mam problemu nimi czegokolwiek trafić. Użyjmy sobie tutaj Book of Belial tylko po to, żeby kolejne ładunki dostawać. Złota bombka kolejna, spoko, ale ja bym szczerze wolał złoty kluczyk w tym momencie raczej. A jak ja mam tą postacią takich przeciwników uderzyć? Okej, okay, jakiś tam zasięg mam na nich. Zasięg maleje, no to nie powinienem o tym zasięgu mówić. Okej, okay, mamy tutaj przejście do Arcade Roomu. Ała! Ajajaj, trochę z tym moim zdrówkiem rzeczywiście średnio. Wysadziłbym wszystko tutaj. Nie będę na niczym grał, wysadzę wszystko. Mam nadzieję, że dostanę kolejny kluczyk i coś kupię sobie fajnego co najwyżej w sklepie. Kolejny kluczyk, super, dobra. Idziemy w takim wypadku do Treasure Roomu. Naprawdę musiałby być bardzo dobry item, żebym nie użył Gravity Shifta i nie zmienił itemów. Bardzo liczę na kolejny znak zodiaku. No mówię, minimum 3 znaki zodiaku, żeby tą przemianę dostać, o której mi pisaliście w komentarzach. A ja bardzo nie chciałem brać Taurusa, bo jest fatalnym itemem. No to jest zbyt śmieszne, żeby tego nie wziąć. No muszę wziąć Fruitcake'a, no przecież to będą takie pociski głupie, że... No muszę, jak nie wziąć Fruitcake'a? To jest item, który zawsze trzeba brać po prostu. Dobra, idziemy dalej, szukamy sklepu. Do Boss Challenge Roomu niestety nie wejdę, a szkoda. I czy mi się opłaca używać Book of Belial tutaj, żeby dostawać się kolejne ładunki? W sensie ładunki. To orbitale. Teoretycznie tak, no, dzięki temu będę miał
kolejną szansę na nieotrzymanie obrażeń. Paralysis, nic ciekawego, możemy sobie zostawić tę pigułę, nie wiem tak naprawdę na co. Bardzo, bardzo dużo pocisków, powiem wam, mam. Dobre nawet statystyki, dobre tirsy, dobre obrażenia. A tak patrzę po moich statystykach, nie za bardzo wiem skąd to jest. Okej. Dostaliśmy jedynie tak naprawdę Tears Upa z Blue Cupa. To jest chyba wszystko. No, tak mi się wydaje, że to jest chyba wszystko, jeżeli chodzi o zwiększenie statystyk. Chciwość. Okej, może być. Na kolejnym piętrze znowu sobie użyjemy tutaj Gravity Shifta najwyraźniej. I może jakiś item mi się uda kupić. Chyba, że mogę w ogóle z gridem użyć tego Gravity Shifta tutaj nadal. I to nadal działa, byłoby bardzo spoko. Nie działa, okej. No, to się odnawia, więc luźno. Złote bomby mam, w ogóle poszukajmy Secret Roomów. Bo szkoda byłoby ominąć tutaj Secret Room. Jestem ciekaw, czy w Secret Roomie jak będzie item, mógłbym użyć Gravity Shifta. To byłoby ciekawe, jakbym mógł zmienić jakiś średni item z Secret Roomu na coś jeszcze ciekawszego. No nie ma tutaj nic tak naprawdę. Tak, Gravity Shift nic mi nie daje. Dobra, w zwykłym Secret Roomie byliśmy. Jeszcze Super Secret Room mamy do odkrycia. Trochę możliwości na Super Secret Room jest. Ja poszukam tylko przy tym jednym pokoju, czyli na prawo nad walką z bossem. Jak tam nie będzie Super Secret Roomu, to mówi się trudno. Lecimy sobie na kolejne piętro. Znajdzie w końcu coś tam dostałem i mówię, może uda nam się coś kupić na kolejnym piętrze. I Soul Heartik, bardzo, bardzo fajnie. Lecimy na walkę z bossem. Jezu, jak... Co to są za statystyki chore, jak ich anihiluje. Range up może być, może być. Idziemy na kolejne piętro, nic ciekawego. Lecimy dalej. Liczyłem bardzo na Angel Room, bo w ogóle nie wiem dlaczego ja mogę nadal Angel Roomy dostać. Ja brałem item z Devil Roomu, typowo za zdrowie. Więc z jakiej paki ja mogę nadal dostać Angel Room? Może na tej postaci rzeczywiście jest po prostu tak, że zawsze mam szansę na dostanie Angel Roomu. Spoko nawet, bo w Angel Roomie jeszcze Gravity Shifta nie używałem. Tylko nie wiem, czy się opłaca, no bo w Devil Roomie itemki zmieniało mi na... na co? Na nic ciekawego. O, to jest słaby item, no. A mogę go wziąć? No, nie będę ryzykował. Użyjmy od razu Gravity Shifta. Ale syf. Trochę kupa. Nie powiem, że nie. A mogę jeszcze raz wejść i jeszcze raz użyć Gravity Shifta? Niestety już nie, ale syf, no. Oczywiście, kolejny z rzędu Battery Beggar. No, jakie to jest po prostu niesamowite, że te Battery Beggary się teraz trafiają w każdym podejściu. A jak szukałem, to nie było go nigdy. Dobra, tutaj jest jeszcze piętro bez walki z mat. Chociaż nie pójdę na walkę z bossem. Bo jeszcze tutaj możemy dostać Devil Room. I rzeczywiście wolałbym mieć troszkę więcej zdrowia. A, Book of Virtues mamy. No tak, Book of Virtues mi daje szansę na Angel Room. Zapomniałem kompletnie o tym itemie. Dobra, dwa klucze na tym piętrze idealnie, żeby sobie jeszcze wejść do... A, w Treasure Roomie już byłem i oczywiście nic nie dostałem. Więc idziemy sobie w takim wypadku na... do Treasure Roomu, do sklepu tylko. Jak tam nie będzie nic ciekawego do kupienia, używamy Gravity Shifta. Jak będzie coś ciekawego do kupienia, postaram się to kupić i użyć Gravity Shifta. Może taka jest możliwość? Dobry item, naprawdę bardzo dobry item. Kupmy sobie kocyk. Ciebie wysadzę. Kupię Soul Hearta. Zmieńmy te itemy, może jeszcze coś się trafi. Jezu, co? Nic nie zmienia. No nie, no BFF, bardzo dobrze zmieniłem te itemy. A czy działa jeszcze Gravity Shift tutaj? Nie działa, okej, czyli muszę rzeczywiście wejść, nic nie kupić, dopiero wtedy użyć Gravity Shifta i to nic nie działa. Ale ja się cieszę oczywiście, że tutaj nie użyłem tego Gravity Shifta, no bez przesady, mamy BFF-a. BFF jest tak dobrym itemem, gdy mamy Evil Twins, że to jest masakra. Całe piętro z nami, tu jeszcze akurat idealnie sobie wbiłem po kolejnego Soul Heartika. Lecimy, może jeszcze zdążę na walkę z Haszem. Fajnie byłoby pójść jeszcze na Hasza. Ciekawe, czy na walce z Haszem w ogóle mógłbym użyć Gravity Shifta w tych Treasure Roomach i tam dostać dodatkowe itemy z planetarium. W ogóle nie słychać rzeczywiście według niektórych z was muzyki. Ja nie wiem, nie umiem ustawić muzyki w grze
Nigdy. O, Fallen, item z Devil Roomu, bardzo dobrze. Najgorsze jest to, że rzeczywiście na słuchawkach, jak odpalam mój odcinek z Isaaca, słychać muzykę genialnie, słychać nawet za głośno momentami, a na głośnikach jest bardzo cicho. Albo na telefonie jak słucham, słyszę muzę, ale jak słucham na telewizorze, już muzy w ogóle nie słyszę, naprawdę. Nie rozumiem, nie umiem tego ustawić. Co raweczka, jak niektórzy z was nie słyszą tej muzy wystarczająco głośno, szczególnie, że teraz jest ta muza z modów, z Antiberfa, ale no... Nie potrafię tego ustawić po prostu. Abyss, nic ciekawego, szczerze mówiąc. Moglibyśmy zmienić swój jakiś item, żeby dostać muchy. Ja nie przepadam za tym itemem. Wolę Book of Belial. Przepraszam, bez dwóch zdań. Lecimy dalej, ja się napiję kawusi. O, alarm. Budzik, co wy gadacie? Budzik mi dzwoni. No dzisiaj trochę wcześniej wstałem. O 7 już. Jestem w szoku. Budzik 9:50 teraz zadzwonił. Więc no, wiecie, o której nagrywam. Co to za karciocha? Walka z bossem od razu, TP. Bardzo spoko karciocha. Wezmę ją sobie na Womb. Będziemy mieli dzięki temu. No, oszczędzimy mnóstwo czasu na tym Womb. W ogóle przez Womb nie muszę chodzić. Jasne, jest szansa, że się trafi planetarium, ale aż tak mi na tym nie zależy. Bardziej mi zależy na zdążeniu na walkę z Haszem. To bez dwóch zdań. Co to za kolejna karciocha? No i... O, okej, może się przydać tutaj. Polatamy sobie. Jedną kartę, jaką bym wziął ponad tą, to chyba byłaby karta Strength. Dzięki temu mógłbym jeszcze sobie lepiej poradzić z Haszem. Chociaż wydaje mi się, że damy sobie raczej radę. Naprawdę mamy fajne statystyki i bardzo fajnie to zdziała to Fruitcake. Tu mógłby być Secret Room. Moglibyśmy mieć przejście do boss challenge roomu. Nie ma, ale słabo. Tu coś czuję, że droga do... O, jednak nie walki z bossem. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dobra. Dobra. Co w sklepie? Nic ciekawego, Gravity Shift. O, Montezuma's Revenge, jeszcze gorszy item. Nie lubię go bardzo, szczerze mówiąc. Jest okej, ale jakoś za nim rzeczywiście nie przepadam. Dobra, Treasure Roomik jeszcze na tym piętrze. Najgorsze jest to, że nawet jak tutaj dostanę w Treasure Roomie rzeczywiście kolejny znak Zodiaku, to nadal nie będę miał tej przemiany z planetarium tej postaci. I trochę słabo rzeczywiście. Szkoda, że na poprzednim rzeczywiście Treasure Roomie się nie trafił żaden item. No zobaczymy, co się trafi tutaj. Jak będzie rzeczywiście coś słabego, no to nawet nie mam co się zastanawiać, czy użyję mojego itemu aktywnego i dostanę item, czy nie, to bez większej różnicy. Ale jak już będzie jakiś taki item w miarę fajny, który bym chciał wziąć, użyję Gravity Shifta i nie dostanę w zamian za to kompletnie nic, no to mi będzie trochę przykro. To muszę przyznać, będzie mi trochę przykro. O, ja w ogóle dostałem identyczne półmyki tutaj z użycia Gravity Shifta w Devil Roomie, jakie dostaję właśnie z użycia mojego itemu aktywnego w tym momencie z tą książką z Bethany. Nie pamiętam, jak ona się dokładnie tam nazywała. Dobra. Co w Treasure Roomie? O, taki item średni. No dobra, używamy Gravity Shifta. No co za gówno? Ale Sift. Co robi dusza Kaina? Otwiera wszystkie drzwi w pokoju. Dzięki temu mógłbym pójść na walkę z Mega Szatanem, ale powiem wam, że czasowo jest tak słabo tutaj, że ja nie wiem, czy ja zdążę w ogóle na walkę z Haszem, więc ta karta cesarza to jest naprawdę wymagana. Ej, dobra, ja teraz się troszkę muszę rzeczywiście pośpieszyć, bo przechodziłem przez te piętra chyba najdłużej, jak się tylko dało. Kartę full zostawiam, lecimy na walkę z bossem. Używamy Book of Belial i teraz dzida, naprawdę dzida na bossów, bo jest trochę przypał. Lucky... O, myślałem, że Lucky Penny tu gdzieś jest. Dobra, nic się nie stało. Z tych wszystkich temów co bierzemy? Polaroida mimo wszystko. Polaroida, będziemy mieli tarczę, jak otrzymamy obrażenia. Kolejna postać bez możliwości posiadania czerwonych serduszek. Bierzemy od razu... cesarza i bardzo łatwy bossik, który nie powinien sprawić żadnych kłopotów. Dosyć szybko sobie z nim poradzimy. I Devil Room. Spoko. Speed up też spoko. Co w Devil Roomie? Incubus, no i to jest to. Mogę użyć Gravity Shifta? Nie mogę na pozostałych itemach. Okej, w ogóle nie mogę nic brać, żeby użyć Gravity Shift w Devil Roomie. Kolejne piętro. Ile mamy czasu? Klątwa dezorientacji, czyli co to jest? Curse of the Maze? Tak zgaduję. Ale głupi pokój.
Dobra, zasuwamy. Tu mógłby być Secret Room. Ja wiem, że tu mógłby być Secret Room obok Boss Challenge Roomu, ale naprawdę to mi zbyt bardzo zależy na walce z Haszem w tym momencie. Dobra, luźno. Blackheartzik, super. Skąd ten Blackheartzik? Losowy teleport. Okej, jednak idziemy w prawo. Oby ta karta miała rację. O Jezu, w ogóle nie zwróciłem uwagi na tego przeciwnika. Oby karciocha miała rację. I oby tu była droga do walki z bossem. Czasu nie mamy wcale tak mało, ale no mimo wszystko boję się, że nie zdążymy, a ta walka z Haszem może być mega ciekawa, bo mówię, te dwa treasure roomy, kto wie, czy możemy czasem nie zmienić na jakiś dodatkowy item z planetarium. No widzę, że super karta. A dalej już nie dokończę klasyka. Idziemy sobie stąd, do dołu. O Jezu, ale gówno, najgorsza karta ever. Nie używajcie karty teleportującej do Secret Roomu. Boże, do Secret Roomu, do sklepu na tym piętrze. Jaja ze stali, a to jest akurat bardzo dobra pigła. Przyda mi się, bo naprawdę tego zdrowia jakoś specjalnie dużo nie mam. Pokojna się tutaj wrócę jeszcze, bo potrzebuję jeszcze paru coinów, żeby sobie coś kupić w sklepie na walce z Haszem. I to jest też super trinket, Monkey Paw. Super trinket, dzięki niemu będziemy mogli dostać dodatkowe Black Hearty, jak otrzymam zbyt dużo obrażeń. Jak spadniemy do pół Soul Hearta, Monkey Paw da mi... O Jezu, prawie tu otrzymałem obrażenia. Jak spadniemy do pół Soul Hearta, Monkey Paw da mi dodatkowe Black Hearty. W prawo. Okej. Szansa jest na przejście do walki z bossem, ale dziwnie to piętro wygląda nadal. Bardzo dziwnie. No okej. Oby było rzeczywiście przejście dalej. Jak jest z czasem? 2 minuty. Nie zostało dużo czasu. Dobra, jest już walka z bossem. Superowo. Trochę obrażeń otrzymałem na tym piętrze. Kompletnie bez sensu. Ale no już niech będzie. Walka z Itlis oczywiście bez użycia przedmiotu aktywnego. Przedmiot aktywny sobie zostawiamy na walkę z Haszem. Jest tyle pocisków, że ja kompletnie nie widzę, gdzie są moje. Naprawdę. Zupełnie nie widzę, gdzie są moje. Na ślepo strzelam. A muszę trochę bliżej podejść, żeby rzeczywiście tutaj zadać obrażenia jakiekolwiek. Eat leaves. Oj, powiem wam, że będę miał niemały kłopot na walce z Haszem. Blackheartzik, który muszę sobie trochę odepchnąć. Super. Całe piętro, lecimy na walkę z Haszem. Zobaczymy, czy ten Gravity Shift rzeczywiście tam działa. Jeżeli działa, to gdzie mnie teleportuje? Trochę się martwię, że tu coś skraszuje. Dobra, ja mam ograniczoną ilość kluczy. Podwójny efekt ostatniego efektu. No, jakbyśmy mieli Diplopię, to byłby ładny break. Dzika karta. To dziwnie po polsku brzmi. No dobra, co tu mamy? Soy milk. Szczerze, może być śmiesznie. Tylko muszę wypuszczać te pociski, żeby to rzeczywiście działało. To też średnio. To nie działa tak dobrze, jak myślałem. Bo żeby rzeczywiście, jak trzymam te pociski, widzicie, one nie wylatują na boki. No dobra, wylatują, ale po bardzo, bardzo długim czasie. Okej, wylatują, nie ma problemu. Te itemy bardzo średnie, Gravity Shift. Leo, fatalny item z planetarium. Czy tam z... No, fatalna zmianka i tyle. Nic ciekawego. Dobra, dziką kartę sobie użyję w takim wypadku na po prostu moim itemie aktywnym. Jezu, ile Black Heartów i Soul Heartów leci. Na moim itemie aktywnym użyję dzikiej karty, żeby dostać kolejny efekt Book of Belial na walce z Haszem. Wpaćmy sobie tak to pieniądze jeszcze tutaj i lecimy. Może być trochę trudno. Może być trochę trudno rzeczywiście, to... ten sojmik taki średni. Nie dostałem niestety też przemiany, ale no nie mogłem powiedzieć nie temu sojmikowi. Dobra, używamy itemu aktywnego. Używamy dzikiej karty i lecimy, trzymam non stop tutaj atak. Mogę teoretycznie te pociski w powietrzu trzymać, ale czy to mi jest jakoś przydatne? Nie za bardzo.
okej, okay, obrażenia robię naprawdę spoko. Jedynym problemem jest to, że ja kompletnie nie widzę pocisków. Tak, tak nic, naprawdę zero. O, ale robię obrażenia naprawdę dobre. On cokolwiek robi? No, coś tam robi. No, powiem wam, że Fruitcake był naprawdę bardzo dobrym itemem. Bo teraz nie dość, że mam takie losowe efekty, które mu zadają obrażenia, to jeszcze zadziwiająco często, na przykład, nie wiem, Ocular Rift wchodzi. A Ocular Rift na walce z Haszem, jakże rzeczywiście działa często, jest naprawdę bardzo dobrym itemem. Ale lagi aż są jakieś, albo mi się wydaje. Dusza zaginionego, Boże, los to jest zaginiony. Nie, no nie będziemy używać. Nie ma po co. Jedyne użycie tego Soula to jest chyba, żeby zabrać itemy z Devil Roomu za darmo. Naprawdę, ja nic nie widzę. Tirzapa w ogóle jakiegoś śmiesznie małego dostaje z tego Bloody Gusta. Masę pieniędzy w ogóle dostałem. Nie mam zielonego pojęcia, skąd te coiny się tutaj biorą. Jaki efekt wśród cake'a daje mi coiny, ale... ale spoko, wpłacimy pieniądze do maszyny. 2-1, ile mam? 2-1, 2-7. O, dobra. Już jestem spaczony tym numerem. Najlepsze było to, że ja jeszcze rok temu naprawdę kompletnie nie wiedziałem, co znaczy 2-1-3-7. Co oznacza w ogóle ta liczba? Nie miałem zielonego pojęcia. Do dzisiaj na przykład nie wiem, co znaczy. Też dużo razy widzę u niektórych 1337. To też nie wiem, co to znaczy. Może ktoś mi wytłumaczy w komentarzach. Mam nadzieję, że to nie jest nic jakiegoś strasznego. Bo przypał. Dobra, cała walka z Haszem za nami. Bardzo taka chaotyczna i dziwna. Coś tam odblokowaliśmy na tej postaci. Można nowe itemy odblokowywać jeszcze, więc nawet spoko. 99 coinów. Jestem w szoku, ile tych coinów nam się udało tutaj wbić. Wpłaćmy pieniądze. I lecimy sobie na katedrę. Dobra, maszyna więcej nie przyjęła. Co tu jeszcze mamy? Kolejna bombka. Horspil? Nie znam go. O Jezu, dobrze, że nie użyłem tego na walce z Haszem. Dobra, C piętro, lecimy sobie dalej. Ciekawe, czy na DCS mógłbym używać tego itemu. Byłoby spoko, wątpię, bo to raczej po pokojach jest brane, a nie po znajdźkach w tych pokojach, więc to musi być pokój jako treasure room, żebym pewnie mógł tego Gravity Shifta użyć. Troszkę szkoda, bo i tak nie mam kluczy. I tak nie mam kluczy, żeby rzeczywiście sobie tutaj pootwierać kolejne... jak to się nazywa? Nie mam kluczy, żeby pootwierać kolejne skrzynki na D-Chest, więc z tym może być rzeczywiście mały problem. O Jezu, I'm excited teraz będzie wchodził co chwilę. Ja naprawdę nie widzę kompletnie żadnych pocisków w tym podejściu. Nie mam jak unikać czegokolwiek. Idę na ślepo. Moja intuicja mi mówi, gdzie przeciwnik mógłby strzelić. O, i tak się chronię. Ale naprawdę bardzo dużo jakichś blackheartów i soulheartów, powiem wam, że leci w dzisiejszym podejściu. I wydaje mi się, że to jest rzeczywiście coś zmienione. Coś zmienione w sensie, że ta postać ma po prostu większą szansę na dostanie tych rzeczy. Anzus na tym piętrze, oczywiście, że od razu odpalamy. Najgłupsze piętro, po jakim można się poruszać. Nic tutaj nie dostaniemy. A na czas chociaż możemy skrzynki podostawać. Wiem, że kluczy nie mam, ale równie dobrze możemy szare skrzynki dostać i wszystkie otworzyć bez żadnych problemów. Kolejny kluczyk, super, idealnie 4 klucze na start kolejnego piętra, chociaż i tak użyję Gravity Shifta. Nie wiem, po co to zatrzymywanie pocisków jest. W ogóle nie widzę potrzeby używania tego Gravity Shifta w zwykłych pokojach, powiem wam. Dobra, odpalamy tutaj przejście do Secret Roomu. Szczerze? Mam na tyle mało zdrowia, że mógłbym sobie tutaj zagrać. Muszę ściągnąć moda, jest taki mod, ostatnio widziałem go na warsztacie Steam. Też mi któryś z was polecał w komentarzu, że przyspiesza granie na wszystkich maszynach, begarach i tak dalej. I on nie przyspiesza tego w ten sposób, że jakby cheatujemy, bo tracimy mniej czasu na granie na tych wszystkich maszynach, tylko rzeczywiście on przyspiesza całą rozgrywkę. Czyli czas też leci, nie oszczędzamy czasu podejścia. Czyli nie cheatujemy sobie łatwiejszej drogi do, nie wiem, Delirium, Boże, jakiego Delirium, do walki z Haszem czy na boss rush, a rzeczywiście tracimy, przyspieszamy sobie nagranie, o, nie muszę tutaj sterczeć przez 5 minut, żeby
grać na tej maszynie. No jednego Soulhearta dał, jeszcze jeden Soulheart wypłaci, ja będę mega zadowolony, zobaczymy jeszcze co to jest za karciocha. Najlepiej jakby to oczywiście to była jakaś karta Strength. I lecimy sobie na kolejne piętro. Nie mam jak wejść niestety do... jak to się nazywa? O, jest kolejny Soulheart, super. Jezu, jak wypłaca! Koło fortuny. A tu chyba mogę zostawić na kolejne piętro, bo jeżeli dobrze kojarzę, wysadzone Wheel of Fortune daje dodatkowy item na The Chest. Zawsze się zastanawiam, czy to jest Wheel of Fortune, czy daje dodatkowy efekt Temperance. Ale wydaje mi się, że Wheel of Fortune, zresztą teraz nawet nie mam wyboru, więc bierzemy dwa razy Wheel of Fortune i lecimy na kolejne piętro. Book of Belial tutaj na walkę z... Ajzaczkiem. Boże, ale tego leci, tych kart, tych wszystkich znajdziek. Powinno pójść całkiem spoko. Nie chcę na tej walce już kompletnie na przykład używać itemu aktywnego, bo na tej walce użycie itemu aktywnego to jest zatrzymanie pocisków Isaaca w powietrzu i zablokowanie dla mnie możliwości ruszania się po tym pokoju. Bo wszędzie, gdzie w tym pokoju nie pójdę, będziemy mieli gdzieś pociski Isaaca, które rzeczywiście mogą mi zadać obrażenia. Dobra, bardzo łatwo poszło, kolejny item mam jakiś odblokowany. Lecimy na kolejne piętro. Nagrywa się? Nagrywa. A wam, kochani widzowie, w 42 minucie przypominam, że jeżeli chcecie, możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować i w ogóle koksy jesteście. Powiem wam, że takie itemy nie za ciekawe. Ank jako wskrzeszenie Blue Baby jakoś specjalnie mi się nie podoba. O, teoretycznie mielibyśmy większe obrażenia i zwykłe strzały, więc nie najgorzej. No, bez szału tej temki. Bez szału tej temki nie można niestety użyć Gravity Shifta, tak jak myślałem. No, tak jak mówię, to jest item raczej na pewno zależny od rodzaju pokoju, w jakim się znajdujemy, a on w ogóle nie patrzy na to, jakie znajdźki w danym pokoju mamy. Dobra, lecimy dalej. A tym piętrze od razu do walki z bossem. Nie będę jakoś specjalnie tutaj krążył. Nie mam pojęcia, co mi czasami zadaje obrażenie, naprawdę, jak tak idę i po prostu nie mam zdrowia. O Jezu, Book of Belial bardzo dużo mi daje damage'a akurat. No, powiem wam, że damage up plus 0,40 coś tam, jak mamy obrażenia 1 i 2, to jest 1/3 moich obrażeń. O Boże, zaraz umrę. Black Heartik, super. Tej skrzynki nie otwieram, bo mnie nie stać zdrowotnie po prostu. Palce na Monkey Paw już lecą. Co to za karciocha? Hierofancik jakiś? Stars, teleport do treasure roomu. Nic ciekawego. Oj, jest przypał. Oj, jest przypał, no. Czym prędzej walkę z bossem, bo naprawdę jest mega źle ze zdrowiem. Kompletnie nic nie widzę, jeszcze jakoś... Straszną manię teraz mamy na przyciąganie przeciwników do nas. Bo znając życie, z Fruitcake'a się trafiają jakieś pociski z tego. Z magnesu, magnesowe tirsy, tak zgaduję. Dobra, nieważne, mamy nagle bardzo, bardzo dużo zdrowia. No i walka z bossem, ideolo. Użycie przedmiota aktywnego idealnie mamy. Zdrowia trochę teraz podostawałem. Monkey Paw cały czas działa, więc też nie jest jakoś źle. Obrażenia 1,6 na tirsach 22, wydaje mi się, że powinny wystarczyć na Blue Baby bez żadnych kłopotów. Otrzymam obrażenia, ale nic się nie stało. No i cała walka z Blue Baby. Odblokowaliśmy Gravity Shifta. Okej, czyli ten item odblokowaliśmy na inne postacie. Ciekawe, czy też nas będzie teleportował do takich planetariów i tak dalej. No zgaduję, że tak. Całkiem spoko. Fajna postać. Powiem wam, że taka fajna postać, bo rzeczywiście inaczej się nią gra, a nie jest jakaś taka... przegłówkowana, ponad limit i wymyślna. I rzeczywiście są sobie Andromedy, mogę zostawić. Sądzę, że na następny odcinek już ogarnę w miarę jakoś takie mody, które za nami zostaną na dłużej. Tak jak mówiłem, te trzy postaci już mam takie pewniaki, czyli ta Andromedę, Mei oraz Mastemę. Inne postacie jeszcze pomyślę, czy jakieś dodam. Mody takie oczywiście jak, nie wiem,
opisy itemów też zostają, ale poszukam jeszcze modów typu na przykład różne rodzaje pokojów. Tak jak kiedyś, pamiętam jak na Afterbirthie, jeszcze nawet bez plusa chyba graliśmy, był taki mod Varying Special Rooms, coś w tym stylu, że były takie specjalne treasure roomy. Nawet specjalny boss raz się trafił, który bardzo był podobny do obecnego użycia Death Certificate, że wbijamy, a tam jest 40 itemów i jeden tylko do wyboru. Więc poszukam tego typu modów i sądzę, że na takiej paczce sobie będziemy przez następne wiele, wiele podejść grali. A jak na razie wam, kochani, bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować. I widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że już jutro. Trzymajcie się i cześć!